lakes. Tak wiele miejsc, chcę byś je zobaczył. W tak wielu miejscach żyje się inaczej. Jak widać raczej w wielu przypadkach, niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Tak wiele miejsc znasz tylko z nazwy. Jeździć po świecie dziś może każdy. Jak widać raczej w wielu przypadkach, niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Życia przywilej, taka ławka na osiedlu. Tu znajdziesz przekrój życiowych ludzkich błędów albo sukcesów z ostatnich rzędów. No i straconych wielkich talentów. Są tu przegrani, no i wygrani, bo ten kawałek jest przecież dla nich. Wychowani tutaj w podobny sposób, różne historie przypadkowych osób. Ławka to symbol, idź i dokonuj. Tak samo wygląda z twojego balkonu. Tak wiele domów zarosło żałobą. Tak wielu przyjaciół poddało się nałogom. Tak wielu wrosło tak już w ten pejzaż, że zapomnieli o sobie pamiętać i cicho szeptać życie jak zabawka. Niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Tak wiele miejsc, chcę byś je zobaczył. W tak wielu miejscach żyje się inaczej. Jak widać raczej w wielu przypadkach, niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Tak wiele miejsc znasz tylko z nazwy. Jeździć po świecie dziś może każdy. Jak widać raczej w wielu przypadkach, niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. I trzeba dodać, że z pewnego względu był na osiedlu tylko kłębkiem nerwów. Trudno się przyznać do własnych błędów, choć sam nie był nigdy nawet w centrum. Taki to przykład pierwszy lepszy z brzegu, by ostrzec pozostałych jego kolegów, by ostrzec, by nie sądzili przez lata, że ławka na podwórku to pępek świata. Więc gdzie ten zapał? Mówił do brata, bo najlepsze lata ty już żeś przechlapał. Obraz się zatarł, tego co istotne to są fakty, dla ciebie niewygodne. Osiedlowe akcje, co chcesz o nich wiedzieć? Szkoda czasu, żeby w więzieniu siedzieć. To proch, alkohol i śmieć w strzykawkach. Niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Tak wiele miejsc, chcę byś je zobaczył. W tak wielu miejscach żyje się inaczej. Jak widać raczej w wielu przypadkach, niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Tak wiele miejsc znasz tylko z nazwy. Jeździć po świecie dziś może każdy. Jak widać raczej w wielu przypadkach, niektórzy z nas zostaną na tych ławkach. Generalnie nie oglądam się za plecy. Gdy to robię, nie wiem czy mam płakać czy się cieszy. Z jednej strony czas, który rany leczy, z drugiej czas, który plany niweczy. Równy start, choć różne rozdania, różny fart, choć równe działania. Jakość i moc determinowania to kwestia do przedyskutowania. Niektórzy z nas zatrzymali się w chwili, gdy rówieśnicy ruszyli z idyli. Niektórzy z nas, moi mili, postawili na harakiri, czyli